również będą gościć tutaj na scenie i mają dla nas wszystkich dużą niespodziankę. Nie będę opowiadał historii, drodzy Państwo, że w trakcie naszego dzisiejszego wydarzenia będzie czas ku temu, żeby podzielić się najciekawszymi fragmentami z życia szkoły, w tym oto budynku, któremu właśnie wybiła 50 lat. Jest wśród nas też, pragnę powiedzieć i przywitać bardzo gorąco, osobę, która 50 lat temu brała udział w uroczystości otwarcia tejże szkoły, kiedy wkoło jeszcze nie było żadnej zieleni, żadnych budynków, najpierw powstawała szkoła. I ta właśnie osoba, idąc do czwartej klasy, miała tą przyjemność odczytać stosowne na tę okoliczność pismo przygotowane oraz trzymać nożyczki, które służyły do przecięcia wstęgi otwarcia szkoły. Jest z nami ta mała dziewczynka o imieniu Beata. Brawo! Brawo, brawo dla pani Beaty. Brawo dla pani Beaty. Bardzo dziękuję, że znalazła pani czas, żeby nas zaszczycić swoją obecnością. Zapraszamy w dalszym ciągu naszych wydarzeń na teren szkoły. Mamy wiele zdjęć, które przywrócą wspomnienia. Chciałbym również polecić Państwu skorzystania z atrakcji, jakie przygotowaliśmy na to dzisiejsze wydarzenie. Te atrakcje znajdują się głównie w części wojskowej, ale również tu zaraz przy scenie, gdzie zapraszamy tych, którzy lubią grać w szachy, do tak zwanej symultany szachowej. Witam seniorów tutaj w pierwszym rzędzie. Miło mi bardzo. Czas tak szybko upływa i każda chwila z wami spędzona jest bardzo cenna. Bardzo się cieszę. Tak jest, żywa historia szkoły. Ja myślę, że ci z Państwa, którzy interesują się historią, będą mieli okazję wysłuchać chwil wspomnień właśnie przytoczonych przez naszych seniorów. To tyle, drodzy Państwo, tytułem wstępu. Dziękuję i oddaję głos osobie prowadzącej. Przedstawił się pan Marcin. Tak, przedstawiłem się, Marcin Wiśniewski. A propos tej żywej historii szkoły, to będziemy mieli nadzieję wysłuchać od pani tychże historii. O, widzę, przygotowane są. A teraz chciałbym bardzo serdecznie zaprosić tutaj do nas na scenę panią poseł. Zapraszam panią Katarzynę Osos do nas tutaj na scenę. Przywitajmy ją brawami. Szanowny panie dyrektorze, drodzy nauczyciele, rodzice, uczniowie. Pół wieku to brzmi dumnie, ale te 50 lat w murach tej szkoły to z pewnością wiele wspomnień, wiele zawartych przyjaźni i wiele pięknych chwil. I tym bardziej jest mi miło, że mogę uczestniczyć razem z państwem w tym ważnym dla was dniu. Bo sama wywodząc się z rodziny nauczycielskiej, wiem, że rozdział w naszym życiu pod nazwą szkoła nie kończy się wraz z opuszczeniem murów szkoły, wraz z przejściem na emeryturę. Bo przecież nauczyciele pozostają w naszych sercach na długie, długie lata i podobnie wielu uczniów pewnie pozostaje w sercach nauczycieli również na wiele, wiele lat. Tak jak wspomniałam, jubileusz to przede wszystkim wspomnienia, spotkania, ale też pewnie myślenie o przyszłości. I drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, przede wszystkim do was, czego wam życzyć? Życzę wam takiej wewnętrznej, prawdziwej satysfakcji spełnienia z wykonywania tego zawodu. Jak będzie wewnętrzna ta satysfakcja, to znaczy, że jest godna płaca, są dobre warunki do pracy, jest szacunek, także żeby ta wewnętrzna satysfakcja była. A drodzy uczniowie, czego wam można życzyć w szkole? Życzę wam, abyście zawsze pamiętali, że jest to miejsce, kiedy poszukujecie siebie, kiedy można popełniać błędy, kiedy budujecie.